Zawsze mamy wybór, co zrobić z naszymi pieniędzmi. Teraz na przykład stoimy przed wyborem, czy nasze pieniądze mają iść do OFE czy ZUS-u. To tak jakbyśmy mieli wybrać, czy pieniądze zabierze nam rabość czy złodziej. Wybór między ZUS i OFE jest trudny. OFE, czyli tak naprawdę zagraniczne banki, już wyssały z nas za granicę, cytuję z pamięci, 5 miliardów złotych, no bo po to przede wszystkim zostały stworzone. ZUS nic nie zarobił, za to wszystko stracił i ma olbrzymie długi. No i co tu wybrać? Ale jeśli już masz wybór, to wybieraj inteligentnie. Rzuć monetą, która i tak wpadnie do wiaderka ZUS-u albo do kubełka OFE. Jak wypadnie orzeł, to wygrywa ZUS i OFE. Jak reszka, to ty przegrywasz. No, reguły, jak widzicie, są znane, jasne i uczciwe.